kochani, nazywam się Monika Jarosz i zapraszam Was na tego vloga. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda backstage do sesji zdjęciowej instruktorek w Art Studio Kraków i nagrywka semestralna solowych dziewczyn z takich zespołów. Chodź. Jaszko. No, super. Nie mam siły, ale jest zajebiście. Dzisiaj podczas tego nagrania pomaga mi Natalka, jest moją asystentką. Tutaj proszę bardzo. Jak to jest być asystentką? Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Wypisuję tutaj dyplomiki, podpisuję, co tutaj trzeba. Na razie tyle. Nowe zadanie asystenta. Dalej, lekka robota? Obawiam się, że po pewnym czasie mogą cierpnąć ręce, więc może się pojawić problem. Nie wiem, czy wiecie, moi kochani, ale Grzegorz też tańczy i jest naprawdę bardzo dobry. Natomiast na zajęcia do Art Studio Kraków na Vogue przychodzą faceci, także zapraszamy również panów. Skończyliśmy tą część nagrywek sobotnich. Teraz się pakujemy i jedziemy na Floriańską, także stay tuned. Jesteśmy już na Floriańskiej, przed nami kolejna grupa, będzie ostro. Ta choreografia jest najtrudniejszą w tym sezonie. Nie żebym teraz zestresowała dziewczyny. Trzymam za nie mocno kciuki i jedziemy z koksem. Jest najtrudniejsza? Jest najtrudniejsza. Cholera. Jak się odczułam kawą. Powiedz nam, będą dymy dzisiaj? No, dymy będą, ale zobaczymy, czy z dymiarki. Nie pyrka. Nie pyrka. Jakie są poczucie? Dobrze ci poszło? Myślę, że okej. Okej? Okay. A dziewczyny, co sądzicie? Pięknie było! Jesteśmy turbo zmęczeni, ale mega zadowoleni. W tej ostatniej na dzisiaj grupie było zadanie takie, że właśnie chcemy przykoksić, spróbować zatańczyć się w sytuacji stresowej, no bo jednak tańczenie solo jest dosyć specyficzne i no, w trochę trudniejszej choreografii. Do jutra, widzimy się! Właśnie dziewczyny rozgrzewają się do swoich solówek, a ja tutaj chciałam Was przywitać w drugim dniu i opowiedzieć, co tak naprawdę dzieje się w ten weekend. Każda kursantka uczęszczająca do High Heels Dance Poland pod koniec semestru ma możliwość wzięcia udziału w takiej profesjonalnej solowej nagrywce, do której przygotowujemy się cały wcześniejszy miesiąc. Tym razem zrobiliśmy taką innowacyjną rzecz, ponieważ dziewczyny mogły sobie wybrać, do jakiego utworu chcą tańczyć. Dam im kilka opcji i były one też zróżnicowane pod względem poziomu, więc są choreografie, które są bardzo proste i jest też jedna, która jest bardzo ambitna. Zostańcie do końca, ponieważ dzisiaj zobaczycie ten oto drążek w choreografii, także jest to coś nowego. Mam nadzieję, że będzie się Wam również podobać. Choreografia jest bardzo dynamiczna, ekspresyjna, jest w niej dużo whipów, także na pewno będzie ciekawa dla oka. Właśnie teraz dziewczyny się szykują do swojego podejścia. Jestem bardzo podekscytowana i ciekawa, jak będzie wyglądał ten dzisiejszy dzień. Thank you.
się na listę i nie mogę powiedzieć głośno, bo mnie będą słyszeć. Uwaga, będą tak tańczyć. Okej, okay. Nikt się nie spodziewał. Nikt się nie spodziewał. Dobra, to będziemy chodzić z dwójkami. Anastazja i Medina, pierwsza dwójka. Wiesz, ale zawsze będzie druga czekać. No tak. No czyli chodzą razem. Nie. Czyli trzy muszą być. Nie. To ja nie rozumiem. Raz to ją dwie, pierwsza wyjdzie i wtedy następna wchodzi, rozumiesz? Jak tamta będzie druga, tak. Dobra, to dobra. Nie, ale dobra. Czy wszyscy się zgadzają, żeby ich nazwisko i imię było? Tak. Dobra. Rodos, Rodo. Jest nabrane. Dobra. Chodźcie tutaj do kółeczka. Chciałabym przypomnieć, że to jest fajny dzień, że jest dużo emocji, jest nas dużo, jest trochę zamieszania i nie mogę być z wami tak na 100% uwagi, ale z sercem jestem z każdą z was osobna. Pamiętajcie, że jesteście przygotowane, macie zdolności, umiejętności, zasoby na to, żeby zrobić to dobrze. Nie myślcie sobie, wchodząc do tej sali, że to jest egzamin życia i on warunkuje to, co będzie z wami dalej. To jest po prostu fajny dzień, fajna przygoda, żeby się sprawdzić w czymś innym niż na co dzień. No, możemy się teraz zrobić przytulasa takiego, nie wiem jak to zrobić. No i brawo dla was! Historia jest wspaniała, nie? Stoję, myślę, ale zajebiście, trzymam sobie drążek z tyłu, mogę zrobić głową. I tak stoję, trzymam ten drążek, ja się patrzę, drążka nie ma! Wiecie, zrobiłam się, bez drążka się udało. Wspaniale, wspaniała atmosfera, wspaniali ludzie, emocje jak na dobrym grzybobraniu, takim naprawdę super! Dzięki wam dziewczyny za nagranie, jestem z was bardzo dumna, brawo dla was! Rozdam wam teraz dyplomy kończące semestr, więc będę wyczytywać imię, żeby nie było za długo, to robimy tak sportowo klap. To próba? Nie wiem, imię? O, żeby tak nie trwało, to Zofia!